Halo, halo. Okay. No dobra. Witaj, Dominiko. Jesteś pierwsza. Więc za chwileczkę, Katryk, będziemy zaczynać. Czekamy tylko na całą resztę ludków. No dobra. Cześć, Patrycjo. Dobra. Jest 18, ale jak zwykle poczekamy jeszcze te 2 minuty, bo wiem, że ludzie przychodzą z dużym opóźnieniem, więc warto, żeby również i oni skorzystali. Nic nie słyszysz? To dziwne. Zobacz, czy nie masz wyłączonego głosu, bo ja tutaj widzę, że mi chodzi komórka. Teraz jestem włączona. Więc dajcie znać, czy wszystko widać i czy słychać. Jeżeli chodzi o widoczność. Ok, słychać. Dobra. A teraz czekajcie, nie to. Muszę zrobić share screen. Przepraszam Was. Późny był obiadek. O, dajcie znać, czy to widać. Bo słychać, no to musi mnie być słychać, ale najważniejsze, żeby było mnie widać. Widać, super. Dobra, więc słuchajcie, nie będę przedłużać. Zrobimy tak, no i tak będzie się to teraz nagrywać, więc nie będę dalej przedłużać. Włączymy. Ok, słuchajcie, więc na samym początku naszych wykładów, to było dawno, dawno temu, tak naprawdę to było aż 3 tygodnie temu, tydzień, dwa, opisywałam pokrótce, czym jest yoga. Że mamy różne skojarzenia, czym jest yoga, czy że kojarzy nam się najczęściej z różnymi śmiesznymi pozycjami, tak zwanymi asanami, medytacją, jakimiś oczyszczającymi technikami. To może być wszystko jednocześnie nic z tych rzeczy. Mówię, yoga jest nauką. Ja lubię to zwężać do bardzo krótkiej definicji, czy nauką o ciele, jego związku z umysłem i duszą. Nie jest to religia ani sekta, jak niektórym ludziom się wydaje. Powiem Wam tak, miałam dosyć
burzliwą sytuację i rozmowę z jedną dziewczyną właśnie na Facebooku, która chciała mnie przekonać, że joga jest religią, przy czym ja oczywiście używam słów typu Shiva, Shakti, które są bóstwami w hinduizmie, ale to tak samo jakbym używała sformułowania yin i yang albo, nie wiem, dobro, zło. I tak jak joga jest nauką, a hinduizm jest religią, która występuje w Indiach, to tak można powiedzieć, że joga jest taką teologią, jeżeli chodzi o katolicyzm. I teologię można studiować, niekoniecznie trzeba być katolikiem, żeby ją studiować. Pierwsze wzmianki na temat jogi, takie datowane, że rzeczywiście było widać je w różnych sposób, albo to na figurkach, albo w jakichś tekstach, są datowane na 2,5 tysiąca lat przed naszą erą. Oczywiście tutaj różne źródła mówią o różnych wiekach, więc wyczytałam, że pierwsze kompletnie wzmianki słowa yoga już gdzieś w okolicach 6 tysięcy lat przed naszą erą powstały, więc jak można, jak widzicie, dosyć długo, wiele lat temu. Różne są szkoły jogi, że yoga to nie tylko asana, asany są po to, żeby zdyscyplinować nasze ciało, żeby przejść do dalszych form jogi, że korzyści jest bardzo wiele. Oczywiście to tylko jest początek. Mówiliśmy oczywiście o prawidłowej postawie, która jest niezwykle ważna, jeżeli wykonujemy asany. I na końcu skupiliśmy się na najważniejszych słowach, kluczach, akurat Hatha, Tantra i Ayurveda są niezwykle dla mnie ważne, bowiem moja szkoła jest połączeniem Hatha, Tantra i Ayurveda. Jest to Ishta Yoga, czyli akronim od Integrated Science of Hatha, Tantra and Ayurveda. Mówiliśmy o czakrach, punktach spustowych, energetycznych, których mamy 114, wyróżniamy 7 głównych. Shiva Shakti, tantryjskie odpowiedniki Shivy, czyli wiedzy, akcji, męskiej części naszego świata i umysłu oraz sił sprawczych, które są kojarzone z żeńską częścią świata, bardziej mniej umysłową, logiczną, a bardziej emocjonalną, czującą, wibracyjną. Więc można to też właśnie porównać do tego yin i yang, pranayamy, ćwiczenia oddechowe, ale tak naprawdę są ćwiczenia, którymi poruszamy energię. Energię poruszamy według jogi za pomocą oddechu. Prana, czyli właśnie ta energia życiowa, więc prana yama, czy też prana ayama, to są właśnie ćwiczenia poruszające pranę. Nadi, kanały energetyczne, vinyasa to połączenie ruchu i oddechu razem, najczęstsza to jest pewnie powitanie słońca, jeżeli kiedykolwiek robiliście na zajęciach jogi, to na pewno powitanie słońca wykonywaliście. Mantra, sylaba, zdanie lub coś, co się powtarza, co pomaga nam otworzyć naszą świadomość, podświadomość, mudra, asan dla naszych rąk. I skończyliśmy na tym, czym są sutry. Więc sutry to są oszczędne zdania w przekazie, aforyzmy, formuły albo zbiór takowych. Więc wiedzę najbardziej znane są yoga sutry Patanjalego, czy też mistrza Patanjalego. I tutaj sobie możemy teraz przejść. Czemu mi się nie pokazuje? Muszę tylko kolejne osoby. Jeżeli wiecie, jak można automatycznie dodawać ludzi, to dajcie mi znać, bo ja mam z tym straszny problem i się potem robią właśnie takie smaczki. Dobra. Chyba to muszę mieć w takim razie gdzieś z boczku. Albo tu. Dobra. Więc yoga sutry Patanjalego. Co to są yoga sutry? Za dużo rzeczy tutaj się pojawia. Yoga sutry to spis właśnie tych oszczędnych zdań, które opisują główny aspekt jogi. Każda z tych sutr stanowi całość, ale wszystkie one też są połączone, więc cały zbiór sutr Patanjalego stanowi też całość samą w sobie. Yoga sutr mamy 195. Są one napisane w języku starożytnym, w sanskrycie. Jest to język, który już nie istnieje i jest on na tyle specyficzny, że jest to język, w którym każdy wyraz ma bardzo dużo synonimów. Dlatego wykładni tudzież interpretacji yoga sutr jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. I możecie się z tym spotkać, że będą, nie wiem, yoga sutry przetłumaczone przez tego i tamtego i mogą się one kompletnie różnić.
Więc nie zdziwcie się, jeżeli rzeczywiście te sutry za każdym razem będą troszeczkę inaczej opisywane. Ja Wam opowiem o yoga sutrach tak pokrótce, które właśnie są bardziej odzwierciedleniem tantryjskiej filozofii, czy też właśnie filozofii mojej szkoły. Więc one stanowią doktrynę prawa moralnego, takiego, gdzie wszystkie nasze działania wywołują pewnego rodzaju skutki. W hinduizmie oczywiście tutaj ten skutek jest taki, że w procesie reinkarnacji odradzamy się jako lepsza wersja siebie, jako gorsza wersja siebie, ale nie wchodźmy tak głęboko. I najważniejsze jest to, że sutry są podzielone na 4 części. One się nazywają pady. Pada w języku w sanskrycie oznacza tak w ogóle nogę, więc jest to książka z 4 nogami. I mamy Samadhi Padę, Sadhana Padę, Vibhuti Padę i Kalvala Padę. Oczy herbatki już mi zaschło. Pierwsza część mówi nam o skupieniu. O skupieniu, które jest podstawą jogi i podstawą właśnie tych wyższych stanów świadomości. One potem pomagają w skupieniu, w medytacji i w naszej praktyce, czyli w Sadhanie Padę. Sadhana, praktyka, ścieżka jogi. Tutaj się pojawiają elementy, na których składa się praktyka jogi oraz jakby zasady, których należy przestrzegać. Kolejną nogą, czy też księgą w sutrach jest Vibhuti Pada. To jest księga, która mówi o tym, jakie moce możemy uzyskać, kiedy praktykujemy jogę przez dłuższy czas. I tutaj to jest o tyle śmieszne, że są moce, które nam się wydają bardzo takie złowieszcze, złowrogie, dziwne, magiczne, bo są to na przykład moce typu lewitacja albo znikanie, ale bardzo często my rozumiemy je w naszym świecie bardzo prostolinijnie, że musimy na przykład kompletnie zniknąć fizycznie, a czasem okazuje się, że to znikanie dotyczy bardziej jakby albo emocjonalnej części, albo jakiejś takiej metafizycznej. Przykład jest taki, moja koleżanka medytowała, to było dawno, dawno temu i kiedy się zapytaliśmy, dlaczego do nas nie dołączy, do reszty dziewczyn, to uważa, że ona chce zniknąć. I tak zniknąć chce. Ale wierzcie mi, że jej energia opadła na tak niski poziom, że w którymś momencie jej jakby jestectwo, jej obecność kompletnie znikła nam z podświadomości. Byłyśmy pewne, że jej tam nie ma, mimo że ona fizycznie z nami była tam 2 metry od nas. Widzicie, już wtedy wiedziała o social distancingu. Dobra, koniec tych żarcików. Kalvala Pada, czyli ostatnia, to księga absolutnej wolności, jedności ze wszechświatem, miejsce, gdzie wszystko, co ludzkie i ponadludzkie, przestaje być rozdzielone, wszystko jest jednością. Ogólnie powiem Wam tak, 2 ostatnie księgi są najbardziej właśnie metafizyczne i są ciężkie zarówno do określenia, czym one są i z czym to się je. Więc musicie przeczytać sutry chyba sami, żeby określić, czy to jest to, do czego Wasza praktyka chce iść. Bo jeżeli Waszym celem w życiu będzie właśnie zniknąć, to być może nie do końca to jest to i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego. Więc ja postanowiłam omówić kilka sutr, przy czym 8 członów jest jedną z sutr, więc zaraz do niej dojdziemy. Przechodzimy więc do pierwszej księgi, księga, która mówi o poruszeniach świadomości, albo raczej o tym, że powinniśmy te poruszenia, lubię nazwać przeszkadzajkami, z naszego życia odciąć, żebyśmy mogli stać się w pełni sobą. Bo jak pamiętacie, yoga jest tak naprawdę dążeniem do samorealizacji, do lepszego ja, do połączenia ciała, duszy, umysłu, a wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają dookoła, raczej nie pomagają w tym. Więc pierwsza sutra, Atta Yoga Anushasanam, mówi nam o tym, że tu i teraz jest czas na jogę. Zobaczcie, kolejny łyczek wody. Albo tu i teraz zaczyna się joga. I chodzi o to, żeby w momencie, kiedy wstępujesz na matę, być kompletnie tylko i wyłącznie na tej macie. Być przygotowanym na asanę, być przygotowanym na pranayamy, być przygotowanym na medytację i kompletnie się temu oddać. Ponieważ jeżeli masz tak zwany monkey mind, czyli ciągle mówiący, gdaczący tobie umysł, gdzieś do jednego ucha jedną rzecz, do drugiego drugą rzecz, to na pewno nie jesteś spokojna, nie jesteś spokojny i myślisz o tym, co się teraz w twoim życiu wydarza.
Więc jeżeli chodzisz na matę i zaczynasz się zastanawiać, co tutaj na obiad zrobić, albo dlaczego jest tak ciepło, zimno i lub cokolwiek innego, to raczej twoja joga nie będzie pełna. Nie przeżyjesz ją w taki sposób, jaki teoretycznie się powinno zrobić. Więc powinniśmy myśleć o tym, żeby odciąć od tych rzeczy. Ja najczęściej robię to w taki sposób, że zaczynam kilkuminutową medytacją, bo zauważyłam, że jak na samym początku zaczęłam nie tyle ćwiczyć, ale uczyć jogi wiele lat temu, to jak ludzie przychodzili z dworu i od razu wstępowali na matę, to mieli coś takiego, szczególnie to widać u osób, które są po prostu takie top wata. Jak kiedyś dojdziemy do Ayurvedy, to wam powiem, o co chodzi. Taki wiecie, że wchodzą i wszędzie cały czas jest ich pełno, cały czas się ruszają, cały czas mówią, są kompletnie niespokojne. I wiecie, wchodzą i zaczynamy robić jakąś asanę i nagle dana osoba zaczyna się śmiać albo mówić, a to mi przypomina jak coś tam i ktoś tam i tamtego. I wszyscy tak się na nią patrzą, okej, ale mamy przejść do asany, więc ja stwierdziłam, że wolę zacząć tą medytacją, gdzie ludzie się uspokajają i jest łatwiej potem wejść w ten nasz flow jogowy i pobyć po prostu sobą przez parę minut, zanim zaczniemy ćwiczenia fizyczne. Ale w mojej szkole to Hatha Yoga Anushasana często odnosi się również poza jogę, ponieważ poza zajęcia z jogi. Jak potem zobaczycie, yoga to 8 członów, 8 gałęzi, które stanowią, gdzie yoga stanowi drzewo całościowo. I możesz to osiągnąć w różny sposób, nie tyle, albo nie tylko i wyłącznie wykonując ćwiczenia z jogi. Bo dla innych tą w cudzysłowie jogą, czyli czymś, co nas, co sprawia, że bardziej rozumiemy życie i bardziej rozumiemy innych, będzie pływanie, dla innych będzie to bieganie, dla innych A teraz widać, słychać? Widzicie, trochę techniki, człowiek się gubi. Teraz już tak. Okej, dobra. To przepraszam za chwilę nieuwagi. Już powinno być dobrze. Dobra, więc zaczęłam od tego, że moja szkoła również to przenosi poza matę. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, że każdy musi znaleźć swoją własną jogę, w cudzysłowie jogę, bo dla jednych takimi ćwiczeniami albo czynnością, która sprawi, że bardziej dojdą, że zrozumieją świat i zrozumieją siebie, będzie pływanie, będzie bieganie, będzie szydełkowanie, będzie, nie wiem, spacerowanie w środku lasu albo jeżdżenie na nartach, więc ja lubię mówić, że każdy musi znaleźć swój rodzaj jogi, nie tylko tutaj chodzi o winiasę, hatę, asztangę czy inne zajęcia jogowe. Joga szczyta vritti nirodaha. Joga to stan, kiedy twój umysł jest wolny od przeszkód, czyli od tych poruszeń umysłu. Joga, czyli yoga, citta, nasz umysł, vritti, to są właśnie te przeszkadzajki, przeszkody, poruszenia, nirodaha, wolne od. Więc yoga to stan umysłu, kiedy jesteśmy wolni od tych przeszkadzajek, przeszkadzaczy. I stąd też ważne jest, żeby nasz umysł wyczyścić i żeby pozwolić mu, jakby taka tabula rasa, ćwiczyć na nowo.
odkrywać siebie za każdym razem na nowo i w taki bardzo obiektywny sposób dzięki temu też patrzeć na świat. Bo wiecie, my mamy filtr, który się nazywa naszym umysłem, mamy filtr, który się nazywa naszym sercem i naszym doświadczeniem i wszystko, co istnieje na świecie, jest po prostu filtrowane przez nas samych i my wytwarzamy w ten sposób opinię na dany temat, na daną sytuację. Dopiero kiedy tych filtrów się pozbędziemy, możemy poznać prawdziwą naturę rzeczy, ludzi i sytuacji. Okej, okay, kolejna. Nie przejdę przez wszystkie, tylko wybrałam kilka takich najważniejszych. Abhyasa, Varya, Biyam, Tanirodaha. Koncentracja na swoich działaniach, czyli Abhyasa. Kiedy nie jesteś zobligowaniem dojściem do konkretnego celu swoich działań, Vairagyam uspokaja przeszkody umysłu i daje wolność. Czyli jak widzicie, kolejna sutra, która mówi o tym, że w momencie, kiedy nasz umysł staje się czysty, kiedy nie myślimy o tym, żeby dojść do danego celu, ale skupiając się na drodze do celu, to tak naprawdę uspokaja nasz umysł i daje nam wolność. Ja lubię to sobie tłumaczyć w taki sposób, że jeżeli się skupiamy bardzo silnie na danym celu i musimy go koniecznie zdobyć, to najczęściej nasz umysł jest wtedy tak, nie wiem, ściśnięty. Czasem za wszelką cenę dąży do tego i czasem zbyt dużo energii poświęcamy na zdobycie celu, niż na tym, żeby tak naprawdę mieć z naszej drogi, czyli z naszej jogi fun, żeby się cieszyć tym, że jesteśmy tu i teraz, żeby być wdzięcznym. I wtedy pojawia się ten problem, co jeżeli nie zdobędziesz tego celu? Wtedy, wiecie, pojawia się wypalenie najczęściej. Wiem o tym, bo parę razy miałam już taką sytuację, że wydaje ci się, że nie jesteś nic warta, że już nigdy nie zdobędziesz tego celu, że w ogóle głupia, że jak mogłaś w ogóle pomyśleć o czymś takim, że to nie jest dla ciebie, więc może się pojawić wypalenie, może się pojawić depresja, masz wrażenie, że nie jesteś właśnie wart tego celu i dojścia tam, a tak naprawdę jeżeli zaufasz, że ten cel jest gdzieś przed tobą, ale nie dajesz sobie koniecznie tego deadline'u na zdobycie celu, to stajesz się od niego wolny. Mimo, że masz cel, stajesz się wolny od swojego celu. Dlatego to daje tobie wolność i jakby znikają te przeszkody, które są w naszym umyśle, te tak zwane vritti. Dobra, to chyba tyle. Nie będę bardziej wchodzić w to, bo jak się rozgadam, to będę tutaj rozmawiała 3 godziny. Tak przy okazji, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je na czacie. Ja postaram się pod koniec odpowiedzieć na nie wszystkie. Więc dobra, przejdźmy do następnego. Tat Param Purusha Kyater Gunavaitrsinam. Efektem praktykowania działań bez konieczności osiągnięcia celu, czyli o czym wcześniej mówiłam, jest to, że doświadczam pełnego zjednoczenia z nieoddzielnym ja, Purusha, co wykracza poza zwykłe jakości, tak zwane guny, rajastama, sattwa i prowadzi do pełnych doświadczeń, niczym niezabrudzonych. Nasze przywiązanie do fizycznego świata przestaje się liczyć. Więc tak jak widzicie, jedna, raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów, a ile można się rozpisać na ten temat. Czyli już mówiłam to, praktykowanie bez celu, niekoniecznie bezcelowe, ale bez konieczności osiągnięcia celu za wszelką cenę, też sprawia, że mamy możliwość obserwowania siebie, tym samym zjednoczenia się z moim ja, moją indywidualnością, która się nazywa Purusha. To wtedy wykracza poza rajas, tamas i sattwę. To są jakości, rajas oznacza aktywną, tamas pasywną, sattwę balans. Czyli nagle nie idziesz z jednej szali na drugą, nie przechodzisz z jednej szali na drugą, ale twoje doświadczenia są pełne, są czyste, tak samo jak czysty powinien być wtedy twój umysł. Dochodzimy więc teraz do drugiej pady, która właśnie mówi nam już bardziej o praktyce, nie tyle o świadomości, o poruszeniach. I wejdźmy jedną. Tapa, Svadhyaya i Ishvara Prantara Kriya Yoga. Ta sutra pokazuje nam 3 kluczowe aspekty jogi w działaniu. Czyli to będzie tapa, Svadhyaya i Ishvara Pranidhana. Wysiłek, nauka i dążenie do połączenia z absolutem, które zaraz będziemy notabene omawiać. Sutra 2,
spady drugie i trzecia, avidya, smita, radya, dvesha, pinivesha, pancha, kleshas. Kleshas to są nasze błędy poznawcze, błędy w rozumowaniu świata, błędy w rozumowaniu samego siebie. I są niestety lecz one źródłem naszych niepowodzeń w życiu, naszych depresji, naszych smutków. I ta sutra wymienia 5 z nich. Ja dzisiaj tylko opowiem o nich o chwileczkę, bo będziemy mieć o tym jeden pełen wykład. Więc avidya, ignorancja, asmita, ego, radya, przywiązanie, dvesha, odrzucenie, apinivesha, strach. Tutaj strach się nam troszkę uciął, ale tak to jest strach. I one najczęściej powodują wszystkie złe rzeczy w naszym życiu. Ale tak jak mówię, na razie nie będziemy o tym mówić. I dochodzimy do tematu dzisiejszego dnia, czyli 8 członów ścieżki jogi. Tak zwane, to się tak naprawdę nazywa asztanga yoga i nie można tego mylić ze szkołą asztangi, która nie ma nic wspólnego z tym, co się tutaj dzieje, albo powinna mieć wspólne, ale nie zawsze ma, bowiem jest bardzo nastawiona na asany. Ale jeżeli tego potrzebujecie, to nie chcę nikogo krytykować, bo ja sama w swoim czasie też potrzebowałam asztangi. I yoga składa się z 8 członów. I te człony to są yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana i samadhi. I tak jak już Wam mówiłam, jeżeli yoga sobie wyobrazimy jako drzewo, to każdy z tych członów jest jakby jedną gałęzią, która tworzy to drzewo. Jak widzicie, od lewej strony yama niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Więc sobie powiedzmy o każdej z nich po trochu. Pierwsze to yama, nasz stosunek do świata. Nakazy jogina, które pomagają nam zgodnie żyć w zgodzie z samym sobą i ze światem. Należą do nich ahimsa, satya, asteya, brahmacharya oraz aparigraha. Więc właśnie dużo czytałam o tym, bo niektóre szkoły nazywają to naszymi nakazami. Ja lubię mówić, że to jest nasz stosunek do świata, nasz stosunek do praktyki i do siebie samych. I więc w skrócie omówię Wam te, które tutaj są. I jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to oczywiście warto je zadać. Więc pierwsza to ahimsa. Jedno z najczęściej wymienianych i pewnie wiele razy słyszeliście na zajęciach z jogi. Ahimsa jest niestosowaniem przemocy. Jest to jedna z najważniejszych jam, ale dotyczy ona nie tylko braku agresji fizycznej, werbalnej czy umysłowej, ale również agresji wobec samego siebie. I tutaj najczęściej jogini się kojarzą, wiecie, z takimi osobami, które nie jedzą mięsa. Wiem, że to jest dosyć drażliwy, teraz już coraz mniej drażliwy, ale jak moja rodzina usłyszała, że jestem wegetarianką, nawet nie weganką, no to możecie sobie wyobrazić, co to jest. Babcia, która mówi, że przecież kura nie jest mięsem i tym podobne rzeczy. I właśnie dlatego, że kultywujemy ahimsę, czyli niestosowanie przemocy. I nawet jeżeli myślę o ludziach, którzy mówią, że ta kura, nie wiem, została zabita bez zastosowania przemocy, że zginęła w sposób, nie wiem, jak to nazwać, humanitarny, mimo wszystko musisz sobie pomyśleć, że została zabita. Jeżeli sobie tak pomyślisz, że na przykład ktoś musi zabić kogoś tylko i wyłącznie po to, żeby go zjeść, bo jest głodny, bo są na bezludnej wyspie i jest tylko dwóch z nich, to chyba rzadko kto by się na to zgodził. A jakoś wobec zwierząt nie mamy aż takich skrupułów. Z tego też względu właśnie wiele joginów jest wegetarianami albo weganami. Ale ta ahimsa nie dotyczy tylko wyłącznie fizycznej części. Dotyczy to też werbalnej, wiecie, wyzywanie się, mówienie o kimś nieprawdy, mówienie o kimś za jego plecami oraz umysłowe, nie wiem, nagabywanie kogoś albo korzystanie z tego, że ktoś jest w gorszej sytuacji, żeby uzyskać z tego korzyść, też jest wykorzystaniem przeciwko ahimsie. Więc z tego względu właśnie jogini zawsze są tacy spokojni, kochani, większość przynajmniej, których ja znam. Nie, oczywiście, wiecie, to są takie jakby wzorce, do których powinniśmy dążyć. Ja sama czasem, jak jestem w furii, to potrafię nieźle przeklnąć, ale to nie chodzi o to, żeby używać tego na co dzień, tylko po to, żeby zauważyć, że te przekleństwa wcale nie ułatwiają nam potem życia. Dobra.
Przejdźmy do kolejnej rzeczy, satya, prawda, albo prawdomówność, szczerość. Również to dotyczy siebie i innych. Czyli nie tylko my jesteśmy prawdomówni i szczerzy wobec innych, ale też prawdomówni i szczerzy wobec siebie. Satya uczy nas zauważać swoje emocje bez skrupułów, strachu o nich, szczerze mówić, nie zakrywać czy też zamiatać ich pod dywan, ale mówić bez oceniania, czy te emocje są dobre, czy te złe. I znowu idziemy właśnie do tych naszych filtrów, że najczęściej jak się pojawia jakaś emocja, czy to ona jest skierowana na kogoś innego, czy to jest już skierowana na samego siebie. Wiecie, mamy tendencję do tego, żeby być wobec siebie dosyć jednak rygorystyczni, a może zamiast tego powinniśmy być dla siebie bardziej delikatni, bardziej szczerzy. Może ten kolejny, ta kolejna praca, którą nasz szef daje nam bez podwyżki, nie jest nam wcale tak do szczęścia potrzebna, albo wręcz odwrotnie, deprawuje nas, więc tak, właśnie im pokazuje, że nasz meeting się skończy za 10 minut, więc będziemy musieli zacząć za 10 minut kolejny, który jest podany oczywiście już na fejsie, więc tylko Wam mówię, że za 10 minut to nam się skończy. Ale właśnie, żeby być też szczerzy wobec siebie, że to nam nic nie daje, a tylko sprawia, że nasza energia opada i potem jak wracamy do naszych rodzin, do domu, to czujemy się bezsilni, czujemy się wypruci z emocji i z energii. Więc warto też pomyśleć, żeby tych emocji, które w nas są, nie trawić dodatkowo, nie zamiatać pod dywan, ale żeby je wyrzucać, żeby zauważyć, że je mamy i je wyrzucać od razu z siebie. Ale to do tego też jest potrzebna nam swadhyaya. Kolejna rzecz. Ok. Czekajcie, coś tutaj się zrobiło. Nie. Kolejna yama to asteya. Niepożądanie rzeczy, które do nas nie należą albo w skrócie określane nie kradnij. Dotyczy ona nie tylko kradzieży dóbr materialnych, ale też niematerialnych pomysłów, idei lub też poprzez nasze działania, mowę i myśli. Możemy to również poszerzyć na środowisko, niemarnowanie dóbr natury dla własnych korzyści, czy też konieczność dbania o przyrodę. Więc asteya, brak kradzieży, brak pożądania nie swoich rzeczy oraz również pamiętania, że takiego gdzieś opamiętania się w kupowaniu, czy też korzystaniu z innych dóbr, bo no tak, ja też sobie to poszerzyłam oczywiście o środowisko, ale zacznijmy od tego, czy na przykład potrzebuję kolejnej pary butów, czy potrzebuję kolejnej pary ciuchów, jestem kobietą, więc o tym najczęściej myślę, czy też potrzebujemy tego kolejnego super ekstra iPhone'a. Wiecie, nie zawsze te rzeczy, które wydaje nam się, że dadzą nam szczęście, nam to szczęście dają. Więc co jeżeli tą energię i te zasoby, które mamy, możemy spożytkować o wiele więcej. Więc niepożądanie rzeczy, których nie potrzebujemy, to jest nie tylko kwestia kradzieży, tylko właśnie pożądanie bardziej. Znowu nie klikam ja tu, gdzie trzeba. Braham karya. Wstrzemięźliwość lub oszczędność, zarówno w sprawach materialnych, jak i energetycznych. Zadawanie sobie pytania, czy dana rzecz, o widzę, że zrobiłam błąd, aktywność jest dla mnie korzystna albo czy jest konieczna. I teraz, jeżeli sobie pomyślicie, wracam do domu, do pracy, czy usiąść przed telewizorem, czy pójść do parku. Teoretycznie każdy z Was wie, co jest dla Ciebie lepsze, ale kiedy dochodzi do tego momentu, bardzo dużo osób niestety lecz wybiera tą pierwszą rzecz, czyli siedzenie przed telewizorem. Często dotyczy to też wstrzemięźliwości seksualnej, choć w isztajodze bardziej chodzi o należyte spożytkowanie energii, czy też wykorzystanie w dobrym celu. Dlatego tantra yoga kojarzy nam się z czym? Z tantryjskim seksem najczęściej. A powiedzmy sobie szczerze, że tantra jest o wiele szerszą dziedziną filozofii niż czynności seksualne. Bowiem właśnie w tantrze mówi się nie tyle o wstrzemięźliwości. Tak, oczywiście akt seksualny wyrzuca z siebie bardzo dużą dozę energii, ale też musimy pomyśleć o tym, żeby tą energię spożytkować w dobry sposób. Więc jeżeli w danej chwili
jest Ci dobrze z Twoim partnerem, to dlaczego nie skorzystać z tego, że jest Wam obu przyjemnie i że chcecie jakoś inaczej spożytkować tą energię, niż na przykład pobiegać w maratonie danego dnia. Oczywiście żarcik, nie każdy chyba lubi biegać w maratonie. Ja przynajmniej bym nie chciała biegać w maratonie. Więc też spożytkowanie naszej energii w odpowiedni sposób w ciągu dnia. Jeżeli mamy jakąś, nazwijmy to, ilość energii i wiadomo, że dojście do pracy, przyjście z pracy, przygotowanie się do jakichś spraw, czas, który spędzasz z dziećmi czy też ze swoimi zwierzętami, to wszystko pożytkuje naszą energię. Więc jeżeli nagle wiesz, że masz taką przyjaciółkę, przyjaciela, który zawsze wysysa z siebie energię, jak taki wampir energetyczny, ale mimo wszystko idziesz do tej osoby, bo tak trzeba, albo bo taka jest sytuacja. Oczywiście nie mówię tutaj, że jeżeli naprawdę uwielbiasz tą osobę i chcesz i musisz, ale jeżeli czujesz, że dana osoba wysysa z ciebie energię, to może jest to kwestia tego, żeby pomyśleć o tym, jak spożytkować tą energię lepiej. I w tym wypadku znaleźć innego przyjaciela albo kogoś, kto nie będzie ciebie dokopywał. Ja tutaj mówię z własnego punktu widzenia, byłam w takim związku, gdzie mój były partner nie lubił po prostu niczego, co ja wykonywałam. Nie lubił moich znajomych, nie lubił mojej pracy. Bardzo często wykorzystywał to przeciwko mnie, ale mówił to w taki bardzo subtelny sposób. Przez to ja lądowałam z depresją i on wtedy udawał bardzo kochanego chłopaka, który pomaga mi z tej depresji wyjść, ale kiedy się po jakimś czasie, jak już zauważam, że z każdej takiej naszej rozmowy czuję się coraz gorzej i wypłukuje on moją energię, no to musiałam z nim niestety zerwać. I niestety też zrywałam z nim o 3 razy za dużo. Powinnam zerwać za 1 razem, a nie za 4. Ale niestety nie każdy z nas jest mądry. I przechodzimy do aparigrachy, braku zaborczości lub pożądania. Pożądania czegoś innego, tego, co mają inni. Ale to też jest jakby zadowolenie z tego, co ja mam. Wtedy korzystamy z tego cały czas, głównie gdy wyrażamy wdzięczność ciału i umysłowi, nie patrzymy na praktykę kogoś obok. Nasze ciało i życie tak się różnią, że nie każdy zrobi to samo, co na przykład instruktor jogi. Tak, ja o tym mówię dosyć często, że kiedy wykonujesz jogę ze mną, żeby patrzeć na to, jak Twoje ciało czuje się dobrze, w której asanie lepiej, czy jak jesteś mocniej zgięty, mniej zgięty, bo nie każdy zrobi to samo, co ja, a niektórzy zrobią więcej to, co ja. Wiecie, ja też mam swoje problemy, kontuzje, które ze mną chodzą i dlatego należy swoje ciało czcić i patrzeć, gdzie jest mu najlepiej. Jest to też zadowolenie z tego, co mamy i praktykowanie wdzięczności. Ja mówiłam często o tym, jeżeli macie możliwość pod koniec dnia chwycenia swojego kalendarza, przekreślenia wszystkiego, co zrobiliście, obojętnie czy to było dobre, czy złe i wypisania 3 rzeczy, za które jesteście wdzięczni. Uwierzcie im, praktykowanie wdzięczności każdego dnia sprawia, że więcej tych dobrych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, potem do ciebie wraca. Czy to w postaci nowego projektu, czy to w postaci pomocy od innej osoby, czy to w postaci uśmiechu, kiedy ty akurat masz gorszy dzień. Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam praktykowanie wdzięczności i braku zaborczości. Ale to też jest takie, wiecie, często mamy ochotę mieć więcej niż mamy obecnie. A kiedy sobie zdamy sprawę, że ile ludzi na świecie głoduje, ile ludzi na świecie nie ma swojego domu, ile ludzi na świecie jest o wiele gorszej sytuacji albo znajdują się teraz w jakimś stanie agonalnym, to naprawdę powinniśmy być bardziej wdzięczni za to, co mamy, niż za to, czego nie mamy. Okej, i przejdźmy do ostatniej, pokazuje mi właśnie teraz, że mamy mniej niż minutę na mój wykład, więc pewnie zaraz wszystko padnie. Więc zamykam na razie ten wykład i spotkajmy się na drugim. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli będziecie w tej samej ilości osób. Przygotujcie sobie pytania, bo jak przejdziemy przez nijamy, to potem już pójdzie nam o wiele łatwiej. Dobra? Nie to. Nie to. Tak.
stop sharing. Ok. Więc ja Was na razie odmutowałam, na razie kończę i spotykamy się w tym drugim, co ma takie śmieszne hasło 007, 2 coś tam dalej. I na razie.